24 godziny do walki podczas gali w Łodzi z Luką Mikarem Pasquą. Miała to być pierwsza twoja obrona tytułu mistrza Unii Europejskiej. Okazało się, że chyba w ostatniej chwili, że ten tytuł jednak nie będzie stawką tego pojedynku. Jak odliczasz czas? Ja tego też czasu tak nie liczę, bo to dla mnie taka walka, można powiedzieć, taka sobie walka, po prostu walka. Wiadomo, że nie olewam, bo nie mogę, bo za dużo mam do stracenia tak naprawdę, a w sumie nic nie do zyskania. Tak, fajnie, że się dowiedziałem dzisiaj o tym, że mogę mieć kilo tolerancji, bo jednak nie 12 rund w 66-600, tylko mogę mieć kilo tolerancji, czyli szedłem właśnie w dresie, jechałem, można powiedzieć, na saunę, pobiegać i iść na saunę, później ostatni kilogram zrzucić, także na szczęście się dowiedziałem w czas. A jak ci przyszedł ten limit w tak krótkim czasie, drugi raz do zrobienia? Może nie pełny, ale kilogram to też dla ciebie nie jest wcale mało. W poniedziałek miałem 5 kilo, we wtorek 4 kilo, w środę 3 kilo, wczoraj czwartek 2 kilo, dzisiaj mi został kilo właśnie, właśnie jechałem, no i jakoś poszło. Czyli to... A do poniedziałku zeszło 3 kilo. Czyli to niestety twoje obżarstwo, taki twój główny, jeden z głównych grzechów, cały czas gdzieś tam siedzi w środku? Jest, tylko kurczę, no wiadomo, no, staram się ogarniać, staram się radzić sobie z tym, raz sobie radzę lepiej, raz gorzej. Jakoś tam idzie, no ale no. Oglądałeś jakieś walki Pasquy poza tą jedną? Nie, była tylko jedna walka 12-rundowa, obejrzałem chyba 3 rundy. No mniej więcej mam jakiś tam obraz, prawda? No, myślę, że mi wystarczy. No, najważniejsze, że ja jestem przygotowany. Jestem zadowolony, jeżeli chodzi o przygotowania. Wszystko było w porządku. Z wagą, tak jak zwykle, z wagą to normalne, już się przyzwyczaiłem. Sparingi były dobre, treningi były ogólnie dobre, wszystko było fajnie. Z finansów, można powiedzieć, też jestem zadowolony. Rzadko to się ode mnie słyszy, ale jest okej, nie narzekam, także wszystko fajnie, tak powinno być. A jak się czujesz, kiedy tak naprawdę po raz pierwszy chyba od bardzo dawna jest ta twoja walka na gali i mało się o niej mówi, bo jesteś w cieniu tych kilku innych większych pojedynków. Przeszkadza ci to, czy niespecjalnie? Nie, to nie dla mnie stanowi żadnego problemu. Najważniejsze, że walczę, najważniejsze, że powiedzmy, no znowu powiedzmy, jakieś tam pieniądze zarabiam, bo po to robię, to jest moja praca. Ja się cieszę i to jest fajnie. Ja lubię trenować, ale lubię bardziej walczyć. A to, że przede mną są lepsi, to jest normalne. Zawsze byli, są i zawsze będą. Także nie ma to dla mnie problemu. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym ja dostał to, na co zasługuję. Czyli w łeb. Czujesz, że twoja kariera po drugiej wygranej z Abisem została tak trochę wskrzeszona, tak trochę bardziej znowu uwierzyłeś w siebie? Nie, ja nigdy w siebie nie zwątpiłem. To, że przegrałem z Brookiem, który się okazał ode mnie lepszym zawodnikiem, to, że przegrałem z Zawekiem, który okazał się ode mnie w tym momencie lepszym zawodnikiem, to nie znaczy, że ja zaraz się poddam, że zaraz siebie wzątpiłem. Ja nigdy w siebie nie wątpiłem. Wiadomo, że były lepsze, gorsze chwile, normalne, ale ja po prostu, ja taki jestem, mały chamek. Wychodzę, robię swoje, wkładam w to serce, robię to jak najlepiej, potrafię i żyję po prostu, ja tym żyję. A tego tytułu Unii Europejskiej zamierzasz w ogóle bronić, bo EBU wyznaczyło ci Carlo Tabagué jako oficjalnego pretendenta. Z tego co widziałem, na koniec lipca został wyznaczony przetarg na organizację, na wyłonienie organizatora tej walki. Rozmawiałeś z promotorami i jak to się będzie toczyło dalej? Znaczy dzisiaj coś Piotr Wedel wspomniał, że wrzesień, październik będę walczył w obronie 12 rund. Czy to będzie na gali Krzyśka Wodarczyka, czy z Damianem Jonakiem. Dla mnie to w sumie nie ma znaczenia. Fajnie, żeby było, żebym toczył właśnie tą walkę w obronie. I myślę, że jednak zdecydujemy się na tą walkę.